Suwałkach miał powstać wielkopowierzchniowy market Intermarché, a przy nim plac zabaw. Tymczasem realizacja inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. Inwestor wpłacił już na konto Urzędu Miejskiego 300 tysięcy złotych kary za niedotrzymanie terminu budowy. Inwestor deklarował, że samą tylko budową obiektu handlowego przy ulicy Świerkowej oraz zagospodarowaniem terenu upora się w ciągu kilkunastu miesięcy. Niestety, jak do tej pory, udało mu się jedynie od czasu do czasu przystrzyc trawę na działce, mimo iż na wywiązanie się z zadania miał 5 lat. Niesolidny kupiec nabył nieruchomość już w 2012 roku. Na szczęście samorząd suwalski zabezpieczył swoje interesy na wypadek takiej ewentualności. Zgodnie z aktem notarialnym, jeżeli firma Krokus nie wywiąże się z terminem zakończenia budowy, będzie musiała zapłacić karę w wysokości 300 tysięcy złotych. Ten temat dosyć często był omawiany zarówno przez suwalskich dziennikarzy, był też często na ustach naszych mieszkańców, bo jak dobrze widzimy na tej działce przy rogu ulic Świerkowej i Jana Pawła II nic się nie dzieje. No i nic się nie wydarzyło też na tej działce do końca czerwca 2017 roku, dlatego też zgodnie z zapisami aktu notarialnego skierowaliśmy do firmy Krokus pismo z wnioskiem o wypłatę należnych nam pieniędzy zapisanych w akcie notarialnym i tak się akurat stało, że 2 sierpnia te pieniądze trafiły na konto miasta Suwałki. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze losy, czy ten market powstanie, czy nie, niestety nie mamy tutaj żadnych informacji ze strony firmy Krokus. Nie przekazuje ona nam takich informacji, także nie mamy wiedzy na ten temat, czy w ogóle ta inwestycja ruszy. Czyżby zrzeszonemu z grupą muszkieterów właścicielowi supermarketu i członkom zarządu tejże grupy przestało już zależeć na uruchomieniu swojej placówki w Suwałkach i co za tym idzie stworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców? Jeszcze w ubiegłym roku nic na to nie wskazywało. Ratusz, przynajmniej jak na razie, nie wystosował takiego pytania do właściciela nieruchomości. Sprawa wciąż jest otwarta.